Turbo Gabor. Z powodu coraz większej liczby listów wysyłanych na adres redakcji Kanal Plus, a także z okazji zbliżającego się Prima Aprilis, w Turbo Kozaku następuje nieoczekiwana zamiana ról. Dlatego też w dzisiejszym odcinku wystąpi kolega Grzegorz Gabor Jędrzejewski. Dzień dobry, wieczór Grzegorz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Bartku. Specjalnie dla Ciebie boisko, na którym Andrzej Twarowski czynił cuda. Wiem, pamiętam, miałem okazję brać udział w tym odcinku. A widzisz. Grzegorz, jest tylko jedna prośba. Zostaw rekord w spokoju, dobra? Bardzo Cię o to proszę. O nic więcej Cię nie proszę. Ja gotowy? Nie ma bramkarza. A nie, jest. Nie trafiłem. Cholera jasna. Wow! Gabor zatrzymał Gabora! To jest bramkarz bardzo niewdzięczny, bo nie reaguje na zwody w ogóle. Twoim idolem Gabor. Moim, jak myślisz kto? W Genzo, Wakabayashi. Wakabayashi, brawo! Pierwsze Siedzi. Punkty! Pierwsze punkty! O, nie no. Dajcie spokój. Za silnie. A dlaczego ty się nie kładziesz? No bo jest godzina 15, kładę się wieczorem. Patrz, on też tak wychodzi. Trudno, jest ryzyko, jest zabawa. Cholera jasna. Od dzisiaj będę się kładł już o 15. Radek Majdan mówił, że z perspektywy bramkarza ta odległość wydaje się być znacznie krótsza. Ja powiem więcej. Bramka staje się znacznie mniejsza. Grzegorz, ty nie prowadzisz tego programu, ty strzelasz. Wyczuł go na czutkę! Nie. Spokojnie. Cały internet prześledziłem, szukając jego bramkarskich słabych stron. Nie znalazłem. Pytanie chciałbym zadać. Tak. W dresikach nie za ciepło, bo powiem Ci, że mi tam parę rzeczy się spociło już. Ja mam getry znacznie niżej. A, widzisz. Rozwiązanie siłowe. O Jezus! Jak to mówi Łukasz Zwoliński, złam mi ręce. Wszystko w porządku z łokciami? Z łokciami tak. Rozwiązanie numer 3. Jakie? Coś jak karty w ciemno, nie mam zielonego pojęcia, co będzie. Czyli moje szanse maleją. No trudno, ale Wakabayashi... Proszę Państwa, takich strzałów się nie broni. Teraz właśnie przekonasz się, jak to widzą, a w zasadzie nie widzą uczestnicy. Aha, no. Oni nawet nic nie mówią, wiem dlaczego nic nie mówią. Jesteście tu, jest tu ktoś jeszcze? Powiem Ci tak, jestem, a w zasadzie jakby mnie w tej bramce nie było. Cieszę się czy nie? Na szczęście złapałem. Panie Grzegorzu, jedyne pytanie. Dlaczego Gabor? Dlaczego Gabor? Takie uwielbienie do Gabora Kirali? No jakaś taka sympatia, nie da się ukryć. Lubię charakterystycznych bramkarzy, charyzmatycznych. No, Gabor Kiraj, słynna węgierska legenda. Szare spodnie, ale i kapitalne umiejętności. Wiele fajnych historii Piotrek Rejs mi opowiadał z szatni Herty. A tutaj u nas przypadek z rządzie, ponieważ był kiedyś zimna pogoda, zimna deszczowa aura. Ja nie miałem długich spodni bramkarki, bo ich nie lubię po prostu. I wyjąłem z szafy takie jedyne, jakie miałem i tak już zostało. No widzisz, no i wiem, że ty się zawsze zastanawiałeś, o czym my tu idziemy i rozmawiamy. No właśnie, cały czas sobie myślałem, o czym wy tutaj rozmawiacie podczas tych przebieżek, spacerów. No już teraz wiem. I zawsze o Gaborze? Coś mówimy? Oczywiście, że mówimy, tak mamy w zwyczaju. Z tego, co się orientuję, niestety kolega Gabor Kirali wolnych nie strzelał, no więc obawiam się. Trzeba iść z duchem czasu. Czyli rozumiem, że to jest tak przemiana. Gabor w Chilaverta. I trochę Igita. Ostro grasz. O matko cię święta! Jednak cuda się na tym świecie zdarzają. Jak kolego sympatyczny z tej perspektywy? Póki to jest jeszcze okej. Czekam na żonglerkę. Pamiętaj, że ja już się będę bronił. Jest super. A ty umiesz w inną dziurę trafić? Ej. Ponawiam pytanie. Czy możemy liczyć na inną dziurę? Jak najbardziej tak. Rozwiązanie Roberto Carlos. Chociaż prawa noga. Boję się! Ale to jest do przyjęcia, ci powiem.
bonusów ci nie mogę dawać, no bo wiesz. A jakie ty byś rady dał wykonującemu, wuju? Dobra rada? Po pierwsze, zabierz drążek, bo się z nim zabierzesz. A po drugie, idź za głosem serca, a bardziej głosem nogi. Jest takie przysłowie, ale znasz je. Boże święty, ludzie! Papieroski jakieś, przepraszam. Nie ze spodni. No! Ty, ja nie wiedziałem, że to już widać. Po locie jak to idzie. Widać i widać, że warto rzucać palenie. Przepraszam, bo ja tu też nie wiem, czy wiesz, ja jestem bramkarzem, ale też trochę program prowadzę i chciałbym, żeby to wszystko było regulaminowo, więc jakbyś mógł tak tutaj nie oszukiwać, kolego. Sympatyczny. Nie ma! Za słupki coś dajemy? Proszę Państwa, miało nie być kumplostwa, kolesiostwa, dam 5. Z tej racji, że jesteś pierwszym Węgrem w Turbokozaku, chciałbym zapytać, jak jest po węgiersku poprzeczka. I zarazem gwizdnąć. Dziękuję Ci, Grzegorzu, za odpowiedź. Tak jest. Tak, nie ma? Tak jest. Ludzie będą mówili, że dawałem ci fory. No co ty, jednego dnia to robimy? Pamiętasz, że zawsze prosiłem cię o jedną rzecz, a ty jej nigdy nie zrobiłeś? Stówę do jutra? Nie, żebyś wszedł do małej bramki. Właśnie dlatego nie robiłem. Zatem celuj, wasz pan! O cholera! Udało się! Punkty cieszą, ale jednak wolałbym w to. Czy ja mam tu zostać? Jeszcze co najmniej przez 2 strzały. O Jezu! Kurczę, wieczone! Ty umiesz grać nogami! Sprawdzimy zatem teraz, czy to kwestia mojego leżenia w małej bramce. Pierwszy hat-trick. On cieszy. Nie sądziłem, że ta mała bramka jest taka duża. Co mam z tą zrobić? Już mogę? Co ty taki wyrywny? Chcę bardzo. Na paru imprezach z tobą byłem i wiem, że będą tu problemy. No nie zawsze z piłkami byliśmy na tych imprezach. A zatem, mój drogi, czas się pośmiać! Raz za wolno, dwa za wolno, trzy! Dwanaście, wciąż za wolno! 13, 14, 15, pazernie ruszaj mi! Ale miało być też już pazernie, nie drób! Nie drób pazernie, gol! Grzegorz, wziąłem miskę, czy podać? Nie, proszę sprawdzić, słynne powstania węgierskie będę w pierwszej piątce. Chyba upadki. Panie Grzegorzu, pytanie pierwsze. Jak po węgiersku jest poprzeczka? Żartowałem. Węgierski bramkarz Gabor Kirali urodził się w roku... 78. I to nie jest prima aprilis, bo urodził się 1 kwietnia. Ale 78. Ale 76. Dobrze. Pytanie drugie, jakże ważne dla mnie. Ile punktów zdobył rekordzista turbokozaka Bartek Ignacik? Odpowiedź B. Ile? Ta, która jest pod odpowiedzią B. Niestety dobrze. Yes. Pytanie ostatnie. Bramkarz, który strzelił najwięcej goli w historii piłki nożnej, to? Odpowiedź C. Pan Seni, ponieważ 2 dni temu przypadkowo wpadł w rękę mi artykuł o nim. Czy to prawda? Nie wiem, czy ci wpadł artykuł, ale to prawda. Yes. Będę z Państwem i szczególnie Grzegorz z tobą szczery. Dzwoniłeś przedwczoraj. Wczoraj i jeszcze dzisiaj rano, że jednej rzeczy się boisz. Jutro też zadzwonię. Pokaż zatem, czego się obawiałeś! Jest!
Musnęła ta siódma? Musła? Pewnie, że tak! Najlepsza siódma! Najlepsza siódma w moim życiu! Widzę, że od razu szedłeś na spacer do lasu! Jako, że kumpel jest dla mnie kumpel, to co dożongluje, jest ode mnie w prezencie. Bonusów było mało. Deal. Jedno więcej! 7 plus 8. Bardzo dobrze, 15, tak. Powiem ci szczerze, że ten występ się broni. Ja nie broniłem, ale występ jako całość się broni. To ważne, żeby ktoś w tym programie bronił. Ja jestem szczególnie zadowolony z konkurencji żonglowania. Bo wyjść z trójki to był mój cel na ten program. Udało się nawet 5 razy bardziej. A ja ci tak po ludzku powiem, że jestem dumny z twoich połówek, bo to pokazuje, że bramkarz też umie kopnąć. Ułożona styopa. Ja koledze Gaborowi tradycyjnie taki prezencik, a co ty masz dla ludzkości? Koszulki dają wszyscy, więc postanowiłem się wyróżnić, odróżnić i ode mnie dla państwa, dla ciebie na biurko Turbo Kozaka szare spodnie Gabora, sygnowane, naprawdę? Podpisane, nowe, bo te noszą ślady walki, ode mnie dla państwa. I machniesz jeszcze... Oczywiście, własnoręczny podpis. Wchodzicie do gry. Widzą państwo, ma gest. To są bardzo drogie spodnie. Drugi Grzegorzu, na sam koniec chciałem zapytać, co ty w ogóle sądzisz o mojej postawie jako golkipera? Czy na sport i dobrą zabawę nigdy nie jest za późno. Ważne, że podjąłeś wyzwanie, podjąłeś nomen omen rękawice. Także cieszę się, że wracasz do prowadzenia tego programu za tydzień. Skoro się rzekło, tak być musi. Proszę państwa, w dzisiejszym odcinku Turbo Kozaka wystąpił znany, szanowany, lubiany przede wszystkim bardzo dobrze broniący Grzegorz, Gabor, Jędrzejewski i Bartosz Ignacik. Nowy, młody, obiecujący bramkarz, który za tydzień kończy bramkarską karierę. Na szczęście on nie kończy. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Do zobaczenia za tydzień. Grzegorz, Gabor, Jędrzejewski. Odcinek już 200. Okrągły 10.